Czy on ma inną kobietę? Witam serdecznie, kochani Państwo, i zaczynamy dzisiaj wróżbę z kart Lenormanda i Tarota. Proszę Was, moi kochani, o komentarze po wróżbie, czy to rezonuje z Wami, co ja tutaj robię. I oczywiście lajki. Najlepiej z kciuczkiem w górę oraz subskrypcje nowe. Zostańcie subskrybentami mojego kanału oczywiście. I oglądajcie codzienne moje wróżby tutaj na kanale Orakel Miłości u Loeli. Robię też wróżby indywidualne. Zapraszam Was. Napiszcie mi e-maila, jeśli potrzebujecie wróżbę indywidualną, a ja odpiszę Wam od razu o warunkach takiej wróżby. Oczywiście, kochani, adres e-mailowy mój znajdziecie w filmiku pod filmikiem i w komentarzach. Zapraszam na wróżby indywidualne. I teraz, kochani, grupy dwie. Dzisiaj karty Lenormanda, taka talia lub kamień z napisem Love, czyli miłość, oraz karty Tarota, złoty tarot, lub możecie sobie wybrać kamień z aniołkiem. Więc wybierzcie sobie talię lub przedmiot. I zaczynamy od karty Lenormanda. Czy on ma inną kobietę? Czy on ma inną kobietę? No to już nie mogę, nie muszę, kochani, dalej patrzeć, ponieważ wyszła mi żmija, czyli tak. Jest tutaj rywalka, konkurentka. Tak, on ma inną kobietę. I ma też być może jakieś troski, jakieś frustracje, być może jakieś problemy, czy jakieś sprawy do uporządkowania z tą kobietą. Być może ma on tutaj jakieś kłótnie, awantury, problemy przez tą kobietę, czy z tą kobietą, ale on ma inną kobietę. Także od razu mi wypadła ta karta. Dziękuję serdecznie grupie pierwszej i zapraszam grupę drugą. Karty Tarota. Czy on ma inną kobietę? On ma inną kobietę. Czy on ma inną kobietę? Czy on ma inną kobietę? Czy on ma inną? On ma inną kobietę. Czy on ma inną kobietę? No, kochani, tutaj znowu wyszło gwiazda, czyli tak, ma inną kobietę, ma nadzieję też na być może z tą kobietą
na coś, by zbudować coś. Tutaj mamy cztery kielichy, czyli coś emocjonalnego. Czyli ma jakąś inną kobietę, z którą coś chce zbudować, tak? Gwiazda to nadzieja, gwiazda to oczywiście no, piękna, pozytywna jakaś sytuacja, miłość, być może nowa miłość, gdzie jest nowa nadzieja. Ale czwórka mówi też o smutku, rozczarowaniu, czwórka kielichów, o smutku, rozczarowaniu, apatii, samotności, wybór, strata. To znaczy tutaj jest jakiś, są jakieś problemy w miłości i nadzieja na wyjaśnienie spraw, ale również pasywność, znaczy potrzeba przemyślenia spraw, potrzeba odpoczynku, odsunięcia się, popatrzenia na sprawy z innej perspektywy, ponieważ są to jakieś problemy rzeczywiście emocjonalne, miłosne z tą kobietą, natomiast jest też nadzieja na wyjaśnienie tych problemów. Jest na końcu tutaj w przełożeniu kart Tarota jest dziewięć buław. Dziewięć buław to oczywiście również rezygnacja, zmęczenie, coś dobiega końca, czyli tak jakby tutaj z tą kobietą coś dobiegało końca, są jakieś problemy, być może rozstanie lub chęć rozstania, ale jednocześnie próba wyjaśnienia tych problemów, komplikacji, jakiejś zagmatwanej sytuacji, nadzieja na, znaczy na pozytywne jakieś tutaj załatwienie spraw, ale też potrzeba przemyślenia, spokoju, izolacji i nadzieja, żeby te problemy tutaj wyjaśnić. Niemniej jednak jest jakiś koniec, jakieś zmęczenie, jakaś rezygnacja. Być może tutaj z tą kobietą właśnie był jakiś kryzys, nie wiem, coś, co dobiegło końca lub dobiega końca, jakiejś straty, ale również nadzieja, że można jeszcze spróbować, że można jeszcze odbudować coś, natomiast jest tu wycofanie, przemyślenie, spojrzenie na te problemy, na te sprawy emocjonalne, miłosne, uczuciowe z innej perspektywy i poszukanie jeszcze jakichś rozwiązań, tak? No, pełno tutaj smutku, powiem szczerze, rozczarowania, takiego wycofania, izolacji, problemy miłosne, ale z kobietą właśnie dotyczą to te problemy emocji i kobiety jakiejś innej. Także myślę tutaj być może, że on znaczy coś chce doprowadzić do końca lub chce jeszcze raz spróbować tutaj z tą osobą. Dziękuję serdecznie wszystkim grupom, dwóm grupom i do usłyszenia, kochani, już wkrótce.